Szczęść Boże w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Niebo przybiera różne kształty przez swoje obłoki. Mieni się kolorami zależnie od pory roku, dnia i pogody. W nocy błyszczy gwiazdami, ale żeby je zobaczyć, trzeba znaleźć się w ciemności. Inaczej światła miasta nie dadzą nam pięknego widoku. Abram miał wyjść z namiotu, może był już gotowy do spoczynku. Przecież był starcem. A Bóg mówi do niego, spróbuj policzyć gwiazdy. Nie udaje ci się? To wiedz, że tych, którzy będą należeć do twojego rodu, także nie zdołasz policzyć. Wielka rzesza wierzących rozproszy się po ziemi, żeby nieść wieści o Bogu, który wychodzi do człowieka, z którym się brata i nawiązuje przymierze. Normalne jest, że człowiek pyta, gdy czegoś nie wie. Abram zapytał, skąd ma mieć pewność, że to nie jest tylko jakaś jego wyobraźnia spowodowana zmęczeniem. Może Bóg sobie z niego zadwił, każąc liczyć niepoliczalne. Więc Pan mówi, złóż ofiarę, przekonaj się. Wykonał wszystko zgodnie z zaleceniem i zasnął. Być może sen jest błogosławionym czasem. Jest beztroskim stanem, w którym czujemy się bezpiecznie, albo staramy się uciec przed czymś trudnym. Ogień i głos Boga wyrywają go z tego snu. Bóg składa obietnicę. Daje Abrahamowi dar. Ziemię obiecaną. Ziemię, która ma służyć do życia i chwalenia Boga. Ziemię, na której człowiek ma wieść dobre życie, pamiętając, że Bóg wszedł w relację z człowiekiem. Niewiele jednak potrzeba, żeby o tym zapomnieć. Chwila zwątpienia, jakieś nieporozumienie, mały zgrzyt między dwoma osobami wystarczy, by zacząć żyć tak, jakby Boga nie było. Święty Paweł pełen troski więc pisze do Filipian, naśladujcie dobre przykłady. W nas macie wzór. Dążcie do tego, co wzniosło, co zapisane w niebiosach, skąd ma przyjść do nas Zbawiciel. To, co wam łatwo przychodzi, to, co wam przynosi pyszną chwałę, to, co zaspokaja wasze ludzkie żądze, to wasze przekleństwo. Nie da się miłować krzyża, jednocześnie ten krzyż odrzucając. Jak mówić przez te święte rany Jezu Chryste, a jednocześnie unikać własnej ofiary? Kierując się ludzkimi zapędami, ludzkimi pragnieniami, nie można jednocześnie nieść krzyża, do którego te wszystkie sprawy zostały przybite. Kiedy docieramy do Ewangelii, poznajemy prawdę, która nie jest dla nas wygodna. Odkrywamy, jaka jest ludzka natura na przykładzie umiłowanych uczniów, wybranych przez Jezusa, aby towarzyszyli Mu w różnych sytuacjach. Dziś, kiedy docieramy na górę Tabor, widzimy odejście od bieżących spraw. Zostawiamy wszystko za sobą, bo obok jest Jezus. Ale to, czym dotychczas żyliśmy, dało się we znaki. Znów najlepszym rozwiązaniem jest ucieczka w sen, który wszystko oddala. Mam czas dla siebie. Lecz sen może sprawić, że przegapię ważne wydarzenia. Nieroztropne panny spóźniły się z kupnem oliwy, żeby oczekiwać na oblubieńca. Gospodarz przegapił przyjście złodzieja. Sługa przyjście swego pana. Bo wszyscy posnęli. Piotr, Jan i Jakub także ulegli tej chwili. Sen nie pozwolił zobaczyć początku spotkania Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem. Nie dał im usłyszeć tego, o czym mówili, choć byli na wyciągnięcie ręki. Zauważamy więc, że być blisko nie zawsze oznacza wiedzieć wszystko, czy też we wszystkim uczestniczyć. To są często nasze wyobrażenia, że ja jestem blisko Boga, więc cóż mi może grozić? Czego mogę się obawiać? Ta trójka wybranych uczniów była na Taborze. Była w Getsemanii, ale próżno ich szukać na Golgocie. Bo wizja Jezusa przemienionego, jaśniejącego blaskiem Ojca, była dla nich wizją, jakiej oczekiwali. Widzieli Jezusa pełnego mocy i zwycięskiego. Natomiast widok krwawiącego Jezusa z ogrodu oliwnego już im nie wpisywał się w oczekiwania. Chcieli zwycięstwa bez trudu, a nie trudu, który był zakryty wielką niewiadomą, co dalej. Może przez to brakuje ich w decydującym momencie naszego zbawienia? Są zawiedzeni, bo kochali ideę Jezusa, który z otwartym sercem wychodzi do ludzi, leczy ich słabości i naucza z mocą? A widząc milczące oblicze, ich miłość przeszła test. Czy potrafię w każdych warunkach być wiernym? Mamy swoje marzenia względem ludzi, życia, kościoła,
nie zawsze te oczekiwania są zgodne. Ale może zbyt mało wpatrujemy się w niebo? Zbyt długo przebywamy w blasku sztucznych świateł, zamiast w blasku Jezusa przemienionego na taborze. Trzeba być twardym, przeciwstawiać światłość ciemności, wielkość miernocie, miłość nienawiści. Potrzebna jest cierpliwość, bo gdy walka wydaje się przegrana, zauważamy, że tabor zapuszcza korzenie w miejscu, gdzie żyjemy. Wiara, jak ziarnko gorczycy, do tego wystarczy. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.